Jest mi miło, że siądzie tutaj obok mnie Marcin Najman. Oklaski. Oraz jego przeciwnik Paweł Trypson Trybała. Paweł, bo ja się już boję, że nie wiem, co tu się dzieje, ale będziesz mógł walczyć, bo coś ci się z ręką stało. Nie no, spokojnie, damy radę, wiesz co, chciałem przeciwnikowi dać szansę, żeby było równie. Miał kontuzję barku, więc ja myślę, że będzie uczciwie, będą równe szanse, jak wyjdę właśnie z jedną ręką. Ale Marcin, nie przejmuj się, bo prawa też jest tylko sprawna na jakieś 30%, więc spokojnie, damy radę. Wróciłem. Dlaczego wróciłeś do trenera? Dlatego wróciłem, bo to jest najlepszy trener i chcę być najlepszym trenerem. Wróciłeś, bo jesteś zwykłym włóczęgą. Wygnali cię z Sosnowca i wygnali cię z WCA. Ale dlatego wróciłeś i powiedz prawdę, jak jest. Jesteś jak stara, zacięta płyta. Klepiesz te swoje bajki w koło, a nie znasz prawdy, nie wiesz, jak było. Za takie słowa można na mieście w mordę dostać. I tyle, i nic więcej. Więc zważaj na słowa, bo nie znasz prawdy. Na szczęście to jeszcze jest, proszę Państwa, tylko miesiąc, kiedy on milczy, jak mówię, daj mi skończyć kultury trochę, buraku. To jest jeszcze miesiąc. Nie, jeszcze nie skończyłem mówić. I te wszystkie gadania się skończyły. Słyszałem, że to już będzie wielkie widowisko i wielka oprawa. Nie wiem, czy to jest potwierdzona informacja, ale ponoć Trypson ma do klatki wyjechać radiowozem do muzyki z filmu 07 Zgłoście. Także to będzie piękna sprawa, piękna gala i piękna oprawa. Skąd, Marcin, to wiesz? My to planowaliśmy tak długo. Te mundury szykowaliśmy. Jeszcze nie policyjne, a milicyjne. A ty nam zepsułeś całą niespodziankę. Kurde. Ja chciałem jeszcze pogratulować Marcinowi, bo wiecie co? Naprawdę jest jedna rzecz, o której może nie wiecie, ale no jest mały sukces, no jest duży nawet sukces, który Marcin w swoim życiu odniósł, bo Marcin Najman jest najlepiej zarabiającym workiem treningowym na świecie, także wielkie brawa dla niego. I to tylko pokazuje, i już skończę ten wątek, i to tylko pokazuje, że tak naprawdę twój poziom jest poziomem pantofelka. Nie masz szkoły, nie masz wiedzy, nie masz rozumu, jakbyś umiał liczyć, a nie umiesz, to byś wiedział, Rafał, że stoczyłem 27... Weź podaj mi telefon, jak możesz, bo 20, sprawdzę sobie fejsa, bo nudno tu z tyłu chłopaków. Stoczyłem 27 zawodowych walk, z czego 17 wygrałem. No więc ja nie będę z tobą dalej dyskutował, bo nawet się nie mogę na to obrażać, bo poziom to tak, jakbym się na pantofelka obraził. No. Po konferencji. Słuchaj, Marcin, wszyscy cię znają, jesteś znanym chłopcem od bicia i takim pozostaniesz, zrozumiesz, to nie zmienisz tego. Od bicia ciebie. Dobra, panowie. Ostatnie odklepanie, koniec. Dziękuję bardzo. Będzie, pożegnam cię tak jak trzeba, przyzwoicie. No i żyj w tej świadomości za miesiąc. Ja tylko się cieszę, że to pierdolenie tych głupot jego potrwa tylko jeszcze miesiąc. Prezencik dla Marcina, bo słuchajcie, przechodziłem w sklepie i zauważyłem, wino Najmana ma swoje wino, no to też jakiś sukces. Wino Najman, pisze, klepie szybko i zostawia niesmak. Także Jeszcze miesiąc. Dobra, czekaj, chłopaki, nie róbmy cyrku, naprawdę. To. Jeszcze raz powtórzę. Ja sobie go wezmę. Jestem tutaj załatwić sprawę osobistą, wypełnię wszystkie swoje obowiązki po to, żeby za ten miesiąc wyjść i skończyć tą błazenadę. I tyle, to już dłużej nie może trwać. Właśnie błaznujesz. Jedyne, za co można cię pochwalić, to, że przestałeś chlać w tych programach dla przygłupów i zacząłeś trenować. Ten Mirek cię wyciągnął. Ganiali cię kurwa wszędzie. Z tego tak ci powiedziałem, ty włóczęgo jedna. Z Sosnowca, z WCA. A teraz jeszcze cię wygnam z tego ringu i będzie już koniec, czy z klatki, będzie już koniec. I trenuj sobie dla siebie, trenuj sobie dla zdrowia.
tego ci życzę i widzimy się za miesiąc. A do tej pory gadaj sobie, co chcesz. Świetnie opowiadasz, żebyś był takim sportowcem jak mówcą i opowiadał takie bajeczki. I tak zdobyłeś kiedyś mistrzostwo Europy? Zdobyłeś kiedyś mistrzostwo Europy? Nie. Walczyłeś kiedyś o zawodowe mistrzostwo? Taki z ciebie sportowy, po kolei, po kolei. Burgera żartowi. Walczyłeś kiedyś o zawodowe mistrzostwo Polski w wagi ciężkiej? W boksie nie walczyłeś. Walczyłeś kiedyś z Saletą? Walczyłeś kiedyś z Saletą? Gdzie średnia wieku była 15 lat. Walczyłeś kiedyś z Saletą i go zdominowałeś? Nie, nigdy. Jeżeli Mirek tutaj siedzi, to bardzo proszę, żeby Mirek oceń, czy słusznie byłem ściągnięty z tego dosiadu Stalety, bo gdybym nie był, ta walka byłaby na moją korzyść, więc nie opowiadaj mi o sporcie, bo nic na ten temat nie wiesz. No. Mirek, proszę, oceń to, bo ja chcę, żebyś to powiedział kiedyś publicznie. Do mnie kiedyś to powiedziałeś. Powinienem być zdjęty z tego dosiadu. No, muszę tutaj ratować honor Marcina, chociaż nie chcę. Dlaczego nie chcę? No bo w tej chwili jestem po stronie Trypsona, jakby trenuję Trypsona i oczywiście bardzo chcę, żeby wygrał z Marcinem Neimanem. Myślę, że to raczej będzie formalność, ale to jest walka, walczą na zasadach MMA, tu każdy może wygrać. Ja jestem trenerem Trypsona, no chcę, żeby wygrał. No nieważne, idźmy dalej. Marcin Neiman walczył z Saletą i przewrócił go i miał dosiad. I sędzia podniósł. To jest niemożliwe. Był to widoczny błąd sędziego. Marcin Neiman nie powinien zostać podniesiony z dosiadu, bo bił Saletę. I to mogę przyznać, no bo muszę być też uczciwy w stosunku do Marcina. Dużo rzeczy w swoich walkach spierdolił, powiem brzydko. Ale akurat to z Saletą mu się udało, przewrócił dosiad, miał pozycję i sędzia nie powinien tego podnieść, więc możecie sobie obejrzeć walkę Neiman-Saleta i według mnie Saleta mógł przegrać, bo będąc w tym dosiadzie raczej nie umiał wyjść i by przegrał, więc Marcin mógłby wygrać z Saletą, wtedy był młodszy, był sprawniejszy, no teraz wiadomo. Mirek, ale to tak naprawdę żywimy się przeszłością. 8 czerwca, Zielona Góra, hala CSR. Prawda, zamknie się klatka i dowiemy się prawdy. Prawda? CRS. No w końcu długo na to czekałem i mam nadzieję, Marcin, że nie wymyślisz kolejnej kontuzji, że wejdziesz do tej klatki, no bo jak wejdziesz, no to już... Jestem kontuzjowany, natomiast na pewno wyjdę i powiadam ci jeszcze raz. To nie jest dla mnie w żaden sposób wyzwanie sportowe. Idę załatwić osobistą sprawę. Mam pewne, że nie zostaną postawione mi zarzuty, jak dostaniesz po łbie i tyle. No i to jest to, co mnie do tego przekonało. Bo wy tacy mili dzisiaj jesteście, a ostatnio na konferencji Marcin Neiman nazwał Trypsona cfelem, a Trypson nazwał Marcina Neimana parówą. I po prostu, co wy na to? No bo po prostu jak możecie ścierpieć takie obrażanie się, że jeden wyzywa drugiego? Ja mogę spać spokojnie, że to jeszcze tylko miesiąc potrwa. Rozumiesz, Mirek? To tylko jeszcze miesiąc potrwa i dlatego na przykład, właśnie jestem już spokojny. Na przykład bo Marcin nazwał Pawła Trypsona Trypała. Jak można tak obrażać drugiego człowieka? No ja po prostu... Mirek, gdyby nie było terminu walki, pewnie chodziłbym bardzo poirytowany, ale ja jestem już teraz spokojny, bo wiem, że on już mi nigdzie nie uciekł. Właśnie miałem powiedzieć to samo, jestem spokojnym człowiekiem, nic mnie nie wyprowadzi z równowagi. No ja już się cieszę po prostu, nie mogę się doczekać tego momentu, bo wiem, że już mi nie ucieknie, nic się nie wydarzy, no byle tylko, żeby doszedł do tej klatki, bo jak już się klatka zamknie, to już nie będzie wyjścia. Słuchajcie, dajcie mi coś powiedzieć, bo właśnie powiedział przed chwilą, przepraszam was bardzo, powiedział Marcin, że 3 minuty temu, że czas skończyć czas skończyć z błazenadem. Ja też tak uważam. Uważam, że od jakiegoś czasu w Polsce jest dużo udawanego sportu MMA i zamiast tutaj się przekomatkach i pokażmy dobre sportowe zawody, bo widziałem też plakat, nie wiem, który portal napisał, że niezłe z nazwy z wynalazki, więc dajcie nam miesiąc, może nie przekamarzajmy się tutaj za bardzo, tylko pokażmy dobre zawody tutaj, wszyscy chłopaki przygotowują, są profesjonalistami w swoich sportach, ja dołożę swoje 5 groszy, żeby ta gala się udała i żebyśmy zrobili z niej coś fajnego.